bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Dziękuję Państwu, że w ten dzień dzisiaj Państwo przyszliście dzisiaj do nas w takiej deszczowej. Rzeczywiście gościmy dzisiaj w Andrzeja Ledera, dość głośnego intelektualistę, jednego z ważniejszych pewnie dzisiaj w Polsce. I kanwą do tego spotkania będzie książka właśnie Przyśniona rewolucja. To nie jest jedyna książka Andrzeja Ledera. Nasi wspólni znajomi mówili, że inne są wybitniejsze jeszcze, ale dzisiaj o tej będziemy mówili, ona była bardzo głośna tuż po jej wydaniu. Było wiele polemik na jej temat, lepszych, gorszych, ale ona dała do myślenia. Moim prywatnym zdaniem to jest książka, tu przed chwilą, tuż przed tym spotkaniem mówiłem o tym też naszemu gościowi, to jest książka, która, no, bez której dzisiaj może nie da się w Polsce tak naprawdę uprawiać polityki, bo polityka zawsze dotyczy spraw społecznych. A ta książka tłumaczy pewne procesy społeczne i od tych procesów dzisiaj wyjdziemy. Ja mam, tak jak Państwu wcześniej mówiłem, to jeszcze wszyscy nie byli, to może powtórzę. Mam oczywiście przygotowany pewien scenariusz na to spotkanie, pewnych pytań. Natomiast jeśli Państwo, zwłaszcza, że nas dużo nie jest, proszę jakby przynajmniej mi przerywać. Jeśli Państwo będziecie chcieli zadawać jakieś pytania, coś wyjaśnić, dopowiedzieć, to myślę, że wtedy będzie ciekawsze spotkanie po prostu dla nas. I też przyszliśmy po to, żeby się trochę czegoś od Andrzeja Ledera nauczyć. Ja mam jakby scenariusz taki, że idący tą książką. Ta książka mówi o czymś takim, że doszło w Polsce do ważnej rewolucji społecznej. I że ta rewolucja jest przyśniona. I chciałbym, żebyśmy sobie tutaj wyjaśnili. Jeśli doszło do rewolucji, to znaczy coś się skończyło. Ale co się skończyło? Jeśli ta rewolucja jest przyśniona, to co to znaczy, że jest przyśniona? Jakie to ma znaczenie? I właśnie jak już wyszliśmy z tej rewolucji, to co to znaczy i jakie to ma znaczenie dzisiaj dla naszego dzisiejszego życia społecznego? Czyli tak naprawdę dla nas w sensie stricte, w pełnym tego słowa znaczeniu. I od tego chciałbym zacząć. W Polsce ogólnie rzecz biorąc słowo rewolucja jest bardzo silnie związane z rewolucją rosyjską. Najczęściej jak się mówi o rewolucji, to jest skojarzenie z rewolucją rosyjską. No druga rewolucja, z którą się najczęściej kojarzy, to jest rewolucja francuska, ponieważ to jest taka rewolucja egzemplaryczna. To znaczy, można powiedzieć, taki historyczny wzorzec tego, czym jest rewolucja. Jest też jeszcze rewolucja amerykańska, która ma tą zaletę, że się udała w jakimś sensie. I jeżeli ja mówię o rewolucji, to nawiązuję raczej do tych modeli rewolucji, powiedzmy, zachodnioeuropejskich czy amerykańskich, a mniej do rewolucji rosyjskiej czy na przykład chińskiej. A dlaczego zaznaczam tą kwestię? Dlatego, że kieruję się tutaj do jakiegoś stopnia takim rozpoznaniem, które przedstawiła Hannah Arendt, a potem rozwijał je taki amerykański historyk Martin Maria, które mówi, że jedyne rewolucje, które się w historii ludzkości udały i które mają istotne znaczenie historyczne, to są rewolucje mieszczańskie. To znaczy, to są takie rewolucje, które znoszą przednowoczesny stan społeczeństwa, albo likwidują społeczeństwo agrarne, rolne, oparte na takiej czy innej formie wspólnoty wiejskiej i wprowadzają hegemonię, czyli dominację mieszczaństwa. Mieszczaństwa, burżuazji, kapitalizmu też jako dominującego sposobu produkcji. I mi się ta teza wydaje prawdziwa. Znaczy w tym sensie, że to są jedyne rewolucje, które się w historii ludzkości udały. To znaczy, że rewolucje mieszczańskie to są te rewolucje, które rzeczywiście głęboko zmieniły swoje społeczeństwa w taki nieodwracalny sposób. Ta teza mówi też o tym, że tego rodzaju rewolucja w historii każdego społeczeństwa czy narodu odbywa się raz. To znaczy, że tak naprawdę jest tak, że większość społeczeństw z punktu widzenia, powiedzmy, społecznego sposobu istnienia najpierw funkcjonuje jako społeczeństwa, i często przez wieki, jak wiadomo, albo nawet tysiąclecia, jako społeczeństwa agrarne, oparte na rolniczym, takim czy innym sposobie życia. Potem dość gwałtownie się zdarza właśnie to, co się nazywa rewolucją i potem następuje dominacja mieszczaństwa i wejście w sferę kapitalizmu.
I oczywiście to wcale nie znaczy, że w takich społeczeństwach nie ma już rolnictwa, bo ono oczywiście jest, tylko że ono jest podporządkowane rynkowi i przemysłowej w gruncie rzeczy formie produkcji rolnej. I w tym sensie rewolucja w Polsce, moim zdaniem, odbyła się w okresie między 1939 a 1956 rokiem. To znaczy, polskie społeczeństwo przed II wojną światową było nadal społeczeństwem agrarnym fundamentalnie. No to bardzo łatwo uzasadnić. To znaczy, jeżeli się zada pytanie, kim byli Polacy przed wojną, no to 70% ludności to była ludność chłopska po prostu. I to już jest właściwie wystarczająca odpowiedź. Ale to nie jest koniec tej odpowiedzi na to zasadnienie. Mianowicie drugim powodem jest to, że dominowała w społeczeństwie polskim kultura ziemiańska. Do 1939 roku polska kultura była kształtowana przez polskie ziemiaństwo, które się w XIX wieku w dużym stopniu przekształciło w inteligencję. To znaczy, to niekoniecznie byli ludzie, którzy posiadali w latach międzywojennych majątki ziemskie. Tylko część z nich posiadała majątki ziemskie. Ale kultura, której byli przedstawicielami, była u swoich źródeł ziemiańskich. I to potem stała się kultura polskiej inteligencji, skądinąd interesująca i wyrafinowana kultura, ale bardzo zakorzeniona w tej tradycji. Czegoś takiego jak kultura mieszczańska albo kultura chłopska, samoistna, w Polsce w zasadzie nie było. One wszystkie, ludzie, którzy wywodzili się z tych klas, wtapiali się, jeżeli wchodzili w obręb kultury, inteligencji, no, powiedziałbym, tego obiegu ku symboli, który kształtuje wyobraźnię społeczeństwa, wtapiali się w tą kulturę inteligencko-ziemiańską. Powiedziałem, że w zasadzie nie było kultury mieszczańskiej, ponieważ ona, owszem, istniała. Mianowicie była to kultura żydowska. W Polsce przed wojną i w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku w szczególności, jedyną rzeczywiście autonomiczną kulturą mieszczańską była kultura żydowska. A problem polega na tym, że to nie była wcale kultura polska, chociażby z powodów językowych, ponieważ ogromna część tej kultury wcale nie powstawała po polsku, tylko w języku jidysz przede wszystkim. Największy związek, znaczy największa partia żydowska, czyli Bund, związek socjalistyczny w swojej istocie. No, tym się różniło od polskiej partii socjalistycznej, że była, że wszystko się działo w języku jidysz, ponieważ ci robotnicy żydowscy mówili w języku. Oczywiście, jeżeli z warstwy żydowskiej jakaś część inteligencji się asymilowała, to ona wchodziła w obieg kultury polskiej, i zaczynając od Leśmiana przez Tuwima i tam można wymieniać bardzo wielu, stawała się elementem tej kultury polskiej dominującej, hegemonicznej, takiej jak kultura, która w swoim rdzeniu była ziemi. A kulturowego wpływu w ogóle miała bardzo mało, ponieważ no, poza lalką, jak wiadomo, i może ziemią obiecaną, i tym, że było paru autorów, którzy próbowali wprowadzić ten rodzaj wrażliwości w polską kulturę, on się nigdy nie stał istotny w polskiej tradycji. Jak gdyby kalka romantyczna, która wywodzi się oczywiście z tej ziemiańskiej tradycji, go zjadała w sposób niezwykle skuteczny, czy przytłumiała jego oddziaływanie. I w tym sensie mówię o tym, że mieszczaństwo było w dominującym sensie żydowskie. Jakoś państwo chce się do tego odnieść? No to jest ciekawe, bo pan formułuje tutaj taką, nie może nie tezę, ale utożsamia pan Żydów z kulturą mieszczańską. To jest też ciekawe. Chciałbym, żeby pan wyjaśnił to, jak to utożsamić, no bo kultura mieszczańska jako sama w sobie, no możemy faktycznie mówić o mieszczaństwie polskim, no może na Zachodzie, prawda? O tym też pan wspomniał, w Wielkopolsce czy na Górnym Śląsku.
takie mieszczaństwo rzeczywiście istniało, chociaż chłopstwo i ziemiaństwo i tak były silniejsze nawet w tamtym regionie. Ale co pan rozumie pod tą postacią, ale pod tym sformułowaniem kultura żydowska, bo powiedział pan, że na przykład najsilniejsza organizacja żydowska to jest bunt, co jest oczywiście nieprawdą, bo znacznie silniejszą partią w parlamencie była na przykład partia Mizrahi albo Aguda, czyli partie Żydów konserwatywnych, partie Żydów religijnych. I bunt oczywiście jako partia znacznie bardziej rozpoznawalna, można tak to określić, w okresie II Rzeczpospolitej, był rzeczywiście partią no, aktywną, mogę to tak określić. Chociaż nie znaczy to, że Aguda czy Mizrahi nie były partiami aktywnymi. I tutaj w tym na przykład znaczeniu wydaje mi się, że nie do końca jest tak, że ta partia, o której pan mówi, jest najsilniejszą partią, a tym samym też to, o czym mówimy, czyli że mówi pan o kapitale, który jest wytwarzany przez Żydów, przez burżuazję. Tak, w dużej mierze oczywiście ma pan rację, ze względów gospodarczych tak to funkcjonowało, ale oprócz tego duża grupa burżuazji wywodzi się również z ziemiaństwa. To jest chociażby Lewiatan, grupa Lewiatana i tak dalej. Zresztą nie tylko Lewiatan. Ale również duża grupa bankrutuje, słabo funkcjonuje i te majątki ziemskie z czasem są parcelowane. Są problemy z tymi majątkami. Ziemianie sami nie są w stanie ich się nimi zajmować, bo albo nie mają wiedzy z jednej strony, albo z jakiegoś powodu nie chcą się nimi zajmować, albo je wyprzedają zwyczajnie. Więc tutaj warto by też mówić, zanim może dojdziemy do jakichś wniosków dotyczących reformy rolnej tej powojennej, warto powiedzieć, że też gro majątku będącego w rękach prywatnych było po prostu zarządzanych, czy nie funkcjonowało tak, jak powinno. A był to na pewno jakimś pokłosiem feudalizmu. I też faktu, że ta reforma, która miała od roku 19 czy 25 być przeprowadzana, była przeprowadzana w stopniu niewielkim. Co prawda, parcelacja przed wojną była ze względu na liczbę kilometrów kwadratowych podobnież znacznie większa niż ta powojenna. Niemniej jednak, ale co ciekawe tutaj jeszcze, nie znamy takich sytuacji poza może wystąpieniami chłopskimi w 1937 roku, przynajmniej ja nie kojarzę takich wystąpień, które by były skierowane bezpośrednio, miały charakter rewolucyjny przed wojną. No nie, jeszcze przepraszam, rok 19-18 to też są wystąpienia rewolucyjne przeciwko ziemiaństwu, ale nie tylko przeciwko ziemiaństwu, bo są to też wystąpienia o charakterze narodowościowym, na przykład Ukraińcy na Kresach. Znaczy, poruszył pan całą serię problemów, tak, ale myślę, że większość z tego, co pan mówi, no idzie mniej więcej w tym samym kierunku. Właściwie jedyna kontrowersja to jest ta dotycząca mieszczaństwa żydowskiego. Znaczy, co do wielkiego mieszczaństwa, powiedzmy łódzkiego czy warszawskiego, to w ogóle nie ma dyskusji, wydaje mi się. Natomiast chodzi mi o wielkiej burżuazji, która operowała produkcją tam tkanin bawełnianych i tak dalej, tak jak przemyślę. To znaczy, faktem, że miasto wielkie jako takie Kraków, czy Warszawa, czy Łódź, to są faktycznie miasta, gdzie z burżuazji żydowskiej wywodzą się ci ludzie, którzy powiedzmy mają już inną świadomość niż powiedzmy ci starzy Żydzi, agudowcy, mizrachiści i tak dalej, czy Żydzi ortodoksyjni. Tam faktycznie jest ta, powiedzmy, szpica nowoczesności i to z pewnością, tylko też nie w takim masowym, nie na takiej masowej skali, bo jak się przyjrzymy statystykom, jak to wyglądało, no to jednak więcej niż 50% pozostawało jednak tymi hałaciarzami tak zwanymi, brzydko mówiąc, tak? Natomiast ta szpica, ta większość, która była bardziej widoczna nawet powiedzmy dla policji, dla policji polskiej, dajmy na to, z różnych powodów. Nie chodzi mi o jakieś wystąpienia o charakterze kryminalnym, tylko zwyczajnie byli widoczni na wiecach bądź PPS-u, bądź na przykład KPRP, później KPP, więc było to gdzieś tam bardziej, czy buntu właśnie, więc byli na pewno bardziej widziani czy widzialni, tak bym to określił. Niemniej no pytanie, czy to jest ta grupa, ta, o której pan mówi, czy to jest, znaczy ja się zgadzam, że to jest mieszczaństwo, tak? No bo faktycznie... W tym pierwszym sensie, znaczy ludzie reprezentujący cywilizację miejską, nawet jeżeli są mniej robotnikami. Ale ja bym powiedział, że ta druga grupa, która politycznie na przykład była bardzo tradycjonalistyczna,
pełniła rolę mieszczaństwa, ale w takim sensie, w jakim w społeczeństwie stanowym w gruncie rzeczy mieszczaństwo funkcjonuje. Czyli powiedzmy, można to odnieść raczej do tego, jak funkcjonowały miasta w średniowiecznej Europie, niż do tego, jak nowoczesne mieszczaństwo przemysłowe XIX wieku funkcjonuje. To znaczy, stanowili grupę pośredników, która, no, że tak powiem, jest niezbędna dla funkcjonowania każdej społeczności agrarnej, no, takiego typu feudalnego czy latyfundystycznego, bo tu jest jeszcze pytanie, czy tak naprawdę Polska Rzeczpospolita Szlachecka, jeszcze pierwsza Rzeczpospolita była feudalnym państwem, czy była latyfundystycznym państwem. To dyskusja, jeżeli pan zna książkę Sowy, to tam jest ta dyskusja przedstawiona. Natomiast nie zmienia to faktu, że w takim społeczeństwie żyjącym w kulturze latyfundiów, czyli istnieje własność ziemska, istnieją chłopi, którzy na tej ziemi pracują, istnieją pośrednicy. I ci pośrednicy w każdej takiej dość tradycyjnej, agrarnej kulturze mają swoje bardzo wydzielone miejsce i oni są swoistym mieszczaństwem, choć nie mieszczaństwem w sensie tej XIX-wiecznej przemysłowej burżuazji. W krajach azjatyckich na przykład bardzo często Chińczycy pełnią tą funkcję w różnego rodzaju społeczeństwach. I w tym sensie to niezależnie od tego, czy mówimy o już nowoczesnej Warszawie czy Łodzi, czy mówimy o małych miastach, nie wiem jak było w Mińsku, bo tak dokładnie historii Mińska nie znam, ale powiedzmy całej centralnej czy wschodniej Polski, to żywioł żydowski jest przede wszystkim właśnie żywiołem handlowym, pośredniczącym i tak dalej. Często bardzo biednym, niezależnie od tego. Jest takie ładne zdanie Pruszyńskiego, którym on to podsumowuje w latach jeszcze 30., mianowicie, że Żydzi są narodem handlowym, arystokracja tego narodu siedzi w bankach, burżuazja, czy ta klasa średnia, nie pamiętam dokładnie, jak on to formułuje, ma sklepy, a proletariat handluje na straganach. I to jest trochę właśnie określenie tego. To znaczy, niezależnie od ogromnych różnic i społecznych, i klasowych, i kulturowych, i politycznych w tym społeczeństwie, to było społeczeństwo, które globalnie, bo było społeczeństwem zajmującym się handlem, pośrednictwem i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, kiedy były takie możliwości, uruchamianiem produkcji przemysłowej lub nawet rzemieślniczej też często. To zdanie wydaje mi się zabawne, bo wydaje mi się, że ono się bardzo dobrze stosuje do polskiego społeczeństwa w latach 90. To znaczy, że coś takiego się zadziało też w polskim społeczeństwie lat 90. Ci, którzy kończyli Fulbrighta, wracali i zostawali dyrektorami banków. Ci, którzy mieli jakieś zasoby, otwierali sklepy, a jeszcze część handlowała w szczękach. Oczywiście znowu nie mówimy o 100%, a nawet pewnie nie o 50 społeczeństwach, ale po prostu to było bardzo wyraźne zjawisko w tym momencie. No to chyba możemy już przejść do rewolucji, czy jeszcze? Jeszcze nie. Bo ja bym chciał. To jest właśnie to. Znaczy, bo. To się bardzo dzieje. Czy możemy przejść? Tak. Chciałbym, jesteśmy w przeszłości. Znaczy, ale do tego jeszcze dodziałem. Tak, będzie prześniane. Zawsze prześnimy chyba. Znaczy, to tak w takim razie może rzeczywiście krótko, ale bo ta rewolucja, o której zaraz będziemy mówić, ona dotyczy Żydów, o których już rozmawialiśmy, ale też dotyczy chłopów. Tutaj mówiłeś o tym, 70% społeczeństwa nie mają właściwie swojej reprezentacji w politycznej. Mają tylko nieproporcjonalnie mało. Tak, czyli niewielką, prawda? Ale też jakoś w tym nie uczestniczą. Znamy też te badania, które były w tamtym czasie, to słynne badania ludności, które w którym trzeba było dodać dodatkową kategorię tutejszy, bo nie chcieli jakby się określać, bo nawet nie wiedzieli, jak mają się określać, prawda? I chodzi mi o to, że może jeszcze byśmy spróbowali troszeczkę porozmawiać o tych chłopach, którzy w tej rewolucji, którą zaraz będziesz opisywał, odegrali bardzo znaczącą rolę. I tutaj to, co Damian powiedział, w ten rys feudalny, żebyśmy go sobie też trochę narysowali, bo jednak w tej książce mówisz o czymś takim, on tak do końca nie umarł. To znaczy on w innych twoich publikacjach, on cały czas w nas żyje. Do tego moglibyśmy właśnie potem dojść, ale powiedzmy jeszcze, w przeszłości, jak to było? Znaczy,
przez to, że hegemoniczna kultura w Polsce była kulturą ziemiaństwa, była to jednocześnie kultura folwarczna, ja bym to tak nazywał takim słowem, która zresztą moim zdaniem ukształtowała się tak naprawdę w XVII wieku. Mówię tu moim zdaniem, bo to nie jest coś, czym się bardzo szczegółowo zajmowałem, więc raczej to jest pewna intuicja oparta na różnych lekturach niż coś, co bym tak bardzo głęboko sobie kształtował zdanie na ten temat, ale wydaje mi się, że to jest kultura ukształtowana przede wszystkim w okresie kontrreformacji, potem w okresie saskim. I że ten typ kultury potem na skutek zaborów został przekształcony w tą kulturę XIX-wiecznej polskiej właśnie takiej inteligencji, zdeklasowanej szlachty i tak dalej. Głównym motywem stało się cierpienie związane z różnego rodzaju utratami, czyli na przykład utratą niepodległości, ale też utratą majątków, utratą pozycji społecznej i tak dalej, i tak dalej, utratą języka, cała masa różnych utrat, które się i przegranymi powstaniami. Ten model kultury, który jest jednocześnie połączony z trwaniem tak naprawdę poddaństwa, które, jak wiemy, znowu w południowej Polsce kończy się właściwie w 1848. Pierwszym tym procesem społecznym było to, że Niemcy postanowili unicestwić Żydów. No wiadomo, że zrobili to w sposób nieprawdopodobnie skuteczny, to znaczy do 1942 roku z 3-milionowej społeczności żydowskiej w Polsce zostało parę set tysięcy, czyli mniej więcej 10%, 90% zostało wymordowane. Polskie społeczeństwo uczestniczyło w tym na kilka różnych sposobów, mówię znowu o polskim etnicznie, czy kulturowo, czy religijnie, bo to też jest kwestia definicji. Częściowo w ten sposób, że uczestniczyło w samych mordach, częściowo ukrywając Żydów, a najczęściej wchodząc na ich miejsce. I to jest moim zdaniem z punktu widzenia społecznego najważniejszy fakt. To znaczy, że jeżeli przed wojną w ogromnym stopniu mieszczaństwo, czy ta funkcja pośrednika, funkcja burżuazyjna była pełniona przez Żydów, to w ich miejsce weszli etniczni Polacy. No i to jest, powiedziałbym, taki fakt, który dlatego nazywam tą książkę ćwiczeniem z logiki historycznej, który ma charakter faktu logicznego. To nawet nie jest fakt, który trzeba sobie jakoś specjalnie dokumentować. Po prostu jeżeli w jakimś społeczeństwie było 3 miliony ludzi, którzy gdzieś mieszkali, mieli jakieś domy, z czegoś żyli i tak dalej. I oni zostali po prostu unicestwieni, wymordowani. No to nie ma próżni. No w ich miejsce weszli inni ludzie, zamieszkali w ich domach, zaczęli przejmować to, co oni robili. I to jest po prostu, tak jak mówię, pewnego rodzaju fakt logiczny. Ale poza tym, że on jest logiczny, co dla oczywiście filozofa ma istotne znaczenie, to on jest też bardzo dobrze już teraz udokumentowany historycznie, istnieje mnóstwo prac dotyczących tego, jak to się konkretnie działo. Na przykład bardzo ciekawe prace dotyczące przejmowania majątku żydowskiego produkcyjnego, czyli z różnego rodzaju zakładów, drukarni, fabryk itd. w Warszawie, na terenie Warszawy, po prostu przez polskich, częściowo niemieckich, a potem polskich właścicieli. No i ten proces spowodował wyłonienie się polskiego mieszczaństwa. Na miejsce dawnego żydowskiego mieszczaństwa, w tych dwóch sensach, wyłoniło się polskie mieszczaństwo. Ono jeszcze było nie mieszczańskie za bardzo, ale jednak już zaczęło pełnić tą rolę. Temu towarzyszyło, źródłowo to mieszczaństwo w wielkich miastach miało charakter wywodzący się po prostu z ludności dużych miast. Dlatego o tym wspominam, bo jest w tych badaniach dotyczących Warszawy, a
autor, do którego przytaczam, takim tonem pełnym ubolewania mówi o tym, że biedni inteligenci musieli się zająć taką pracą, która przedtem, przed wojną była typową pracą rzemieślniczą, wykonywaną często przez Żydów. Piekarstwem tam jakimś, no i wieloma innymi zawodami. Ponieważ inteligenci byli z jednej strony wypychani przez okupację niemiecką ze swoich dotychczasowych funkcji społecznych, a z drugiej strony no tutaj się tworzyła pusta przestrzeń w tych wszystkich zawodach, więc oni po prostu wchodzili w to. Natomiast w małych miastach i takich no granicznych ze wsią środowiskach po prostu ludność chłopska przejmowała ten dotychczasowy obszar żydowski. Drugą fundamentalną zmianą było wejście Armii Radzieckiej i z polskimi komunistami, którzy rozbili dotychczasową hegemonię ziemiańską. Rozbili ją na dwa sposoby. Po pierwsze, przeprowadzając reformę rolną, która miała charakter w ogromnym stopniu polityczny. Poza tym, że ona dawała ekonomiczną podstawę życia no, jakiejś ilości ludzi, którzy przedtem byli bezrolnymi na wsi, to stwarzała polityczne oparcie dla władzy komunistów w Polsce. A po drugie, usunęli jak gdyby klasę ziemiańską z ich dotychczasowego zakorzenienia. Wiadomo, że właściciele ziemscy nie mogli mieszkać pod koniec lat 40. i na początku lat 50. w okolicach, w których mieli swoje majątki, że co więcej musieli ukrywać w dużym stopniu swoje pochodzenie, że zostali poniżeni symbolicznie, to znaczy, że to był powód do tego, że na przykład dzieci się nie mogły dostawać na studia i tak dalej, i tak dalej. Znaczy był cała seria różnych represji, które oczywiście w Polsce były relatywnie łagodne, jeżeli porównamy to do tego, co robili Rosjanie w czasie rewolucji bolszewickiej, czy Chińczycy w czasie rewolucji Mao Tse-tunga, to w Polsce w ogóle w rękawiczkach się obeszło ze swoim ziemiaństwem. Nie zmienia to faktu, że w sensie symbolicznym ziemiaństwo zostało odsunięte od hegemonii politycznej w zupełności i w dużym stopniu był taki okres, kiedy zostało odsunięte od istotnego wpływu na kulturę. Był to okres próby tworzenia kultury ludowej, tak czy inaczej rozumiem. Ten okres faktycznie skończył się w 1956 roku. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie, a przede wszystkim dziękuję profesorowi Andrzejowi Lederowi, że ten wieczór chciał poświęcić dla nas. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oprócz anegdoty, że w tej sprawie, to znaczy klaskania, to prelegent ma dwa wyjścia. Ma wyjście Hitlera albo Stalina. Hitler, jak wiadomo, nie klaskał, to znaczy przyjmował te oklaski jako adresowane do siebie. A Stalin klaskał, to znaczy był jakby uczestnikiem, który kierował te oklaski ku jakiemuś, jak to nazywasz, że wielkiemu innemu. Jeden z nielicznych rysów Stalina komunistycznego, który nie jest wspólnotowy. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.